razem. Dzień dobry Państwu. Otwieram drugą sesję Rady Miasta Kamienna Góra. Witam radnych Rady Miasta, władze miasta, zaproszonych gości, media oraz mieszkańców miasta Kamienna Góra. Informuję zebranych, że zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, administratorem danych osobowych przetwarzanych w trakcie sesji Rady Miasta jest Gmina Miejska Kamienna Góra, reprezentowana przez burmistrza miasta Kamienna Góra z siedzibą w Kamiennej Górze 58400 przy placu Grunwaldzkim 1. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można się kontaktować z powołanym przez administratora inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail j@kamiennagora.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Pełna treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest na stronie BIP Urzędu Miasta. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 14 radnych na 15 ustawowego składu, co stanowi kworum, przy którym Rada Miasta może obradować i podejmować uchwały. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. Dzisiejszy porządek obrad przedstawia się następująco. Pierwsze, otwarcie sesji. Dwa, wnioski dotyczące zmian w porządku obrad. Trzy, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2018 rok. Cztery, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu gminy Kamienna Góra. Pięć, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza miasta Kamiennej Góry. Sześć, interpelacje i zapytania. Siedem, wnioski. Osiem, sprawy różne. Dziewięć, zamknięcie sesji. Czy są jakieś wnioski dotyczące zmian porządku obrad? Nie ma. Dziękuję. Punkt trzeci. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Kamienna Góra na 2018 rok. Proszę panią skarbnik Iwonę Pazgan. Jest to projekt burmistrza miasta Kamienna Góra w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2018 rok. Na podstawie stosownych przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Rada Miasta Kamienna Góra uchwala co następuje. Paragraf pierwszy projektu. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na 2018 rok. I tak, w dziale 758 rezerwy ogólne, paragraf 481 rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe zmniejsza się o kwotę 120 tysięcy złotych. Zwiększa się natomiast w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 120 tysięcy złotych, z czego w dziale 915 oświetlenie ulic o kwotę 50 tysięcy złotych i w dziale rozdziale 995 pozostała działalność, paragraf 4 czysta o kwotę 40 tysięcy złotych. Paragraf drugi, po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków nie ulega zmianie. Paragraf trzeci, wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kamienna Góra i paragraf czwarty, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uzyskał pozytywne opinie wszystkich stałych komisji Rady Miasta. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś pytania bądź uwagi do przedstawionego projektu? Jeśli nie, to dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem przedmiotowej uchwały, proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dziękuję państwu. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta i nosić będzie numer 2/7/18. Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu gminy miejskiej Kamienna Góra. Zapozna z tym państwa pani wiceprzewodnicząca Majak. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy miejskiej Kamienna Góra. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 94 z późniejszymi zmianami, Rada Miasta Kamienna Góra uchwala co następuje. Paragraf pierwszy.
W uchwale Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie statutu gminy miejskiej Kamienna Góra wprowadza się następujące zmiany. W paragrafie 12 skreśla się ustęp pierwszy w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu się nowe brzmienie o następującej treści. 1. Stałymi komisjami Rady są Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju, Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, Komisja Rewizyjna. Punkt 2. W paragrafie 12 skreśla się ustęp 2 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu się nowe brzmienie o następującej treści. 2. Zakres kompetencji komisji, o których mowa w ustępie 1, punkt 1, 2 i 3 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego statutu. Punkt 3. W paragrafie 24 skreśla się ustęp 2 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje się mu nowe brzmienie o następującej treści. Komisje mogą również zgłosić do projektodawcy propozycje zmian w projekcie uchwały, przy czym propozycja zmian wymaga formy pisemnej. Punkt 4. Uchyla się załącznik nr 3 do statutu w dotychczasowym brzmieniu i nadaje się mu nowe brzmienie o treści jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kamienna Góra. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Uzasadnienie. Dnia 26 września 2018 roku Rada Miasta Kamienna Góra ubiegłej kadencji podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie statutu gminy miejskiej Kamienna Góra, zgodnie z którą ustalono, iż w Radzie Miasta Kamienna Góra od 8 kadencji będą funkcjonowały 4 stałe komisje Rady Miasta. To jest Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju, Komisja Rewizyjna, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisja Spraw Społecznych i Gospodarki Komunalnej w miejsce dotychczasowych 5 komisji. Mając na uwadze liczne uwagi radnych dotyczące nierównomiernego podziału zakresu obowiązków poszczególnych stałych komisji Rady Miasta, zbyt dużego obciążenia sprawami merytorycznymi połączonej Komisji Spraw Społecznych i Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju, w trosce o sprawne funkcjonowanie Rady Miasta konieczne jest podjęcie stosownej uchwały, zgodnie z którą tworzy się odrębną Komisję Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz odrębną Komisję Spraw Społecznych. Zmianie ulegnie również zakres obowiązków Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju. Pozostałe 2 stałe komisje Rady wymagane artykułem 18a i 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest Komisja Rewizyjna i Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, będą funkcjonowały w niezmienionej formie i z ustalonym we wcześniejszej uchwale zmieniającej trybem pracy i zakresem obowiązków. Zmiana zapisów ujętych w paragrafie 24 ustęp 2 statutu ma na celu usprawnienie pracy Rady Miasta w zakresie procedowania i podejmowania uchwał. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania bądź uwagi do przedstawionego projektu? Zatem przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem przedmiotowej uchwały? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki do góry. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta i będzie nosić numer 2/8/18. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza miasta Kamiennej Góry. W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza miasta Kamiennej Góry. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 994,
z późniejszymi zmianami nr 1, artykuł 36 ustęp 1, 3 i 4, artykuł 37 ustęp 3 i artykuł 38 ustęp 1 ustawy z dnia 1 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych. Dziennik ustaw z dnia z 2018 roku, pozycja 1260 z późniejszymi zmianami 2, także paragraf 6, paragraf 7 oraz załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 1918 roku w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych. 2018. Dziennik ustaw z dnia 2018, pozycja 936. Rada Miasta Kamienna Góra uchwala, co następuje. Ustala wynagrodzenie dla burmistrza miasta Kamiennej Góry pana Janusza Hodasewicza według poniższych składników. Wynagrodzenie zasadnicze 4800 zł, dodatek funkcyjny 2100 zł, dodatek specjalny 2070 zł, to jest 30% wynagrodzenia zasadniczego i funkcyjnego. Dodatek za wysługę lat według zasad obowiązujących pracowników samorządowych. Wykonanie uchwały powierza przewodniczącemu Rady Miasta Kamienna Góra. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 23 listopada 2018 roku. Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia dla burmistrza miasta Kamiennej Góry. Zgodnie z artykułem 18 ustęp 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin, dziennik ustaw z dnia 2018, pozycja 994 z późniejszymi zmianami, do właściwości Rady Gminy należy ustalenie wynagrodzenia wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Załącznik nr 1, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych. Dziennik ustaw z dnia 2018 roku, pozycja 936. Zawiera wykaz stanowisk kwoty wynagrodzenia zasadniczego i kwoty maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego na poszczególnych stanowiskach dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru. Zgodnie z nimi wynagrodzenie zasadnicze wójta, burmistrza w gminie od 15 do 100 tysięcy mieszkańców kształtuje się w przedziale 3600 do 4800, a dodatek funkcyjny może być ustalony w maksymalnej wysokości 2100 zł. Natomiast dodatek specjalny przysługuje w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nie przekraczającej 40% łącznego wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego. Artykuł 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 rok o pracownikach samorządowych, dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 1260 z późniejszymi zmianami, określa składniki wynagrodzenia pracownika samorządowego, między innymi prawo do wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i dodatku specjalnego oraz dodatku za wieloletnią pracę. Zgodnie z artykułem 37 ustęp 3 wyżej wymienionej ustawy maksymalne wynagrodzenie burmistrza nie może przekraczać w okresie miesiąca siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 373 z późniejszymi zmianami. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały jest zasadne, a składniki wynagrodzenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania bądź uwagi do przedstawionego projektu? Nikt. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państw i Panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Dziękuję. Znaczy, jeszcze przeczytam taką rzecz, to powinienem wcześniej przeczytać. Wszystkie, to znaczy trzy komisje odniosły się do mojego poprzedniego projektu negatywnie, jedna nierozstrzygnięta, dlatego postanowiłem wprowadzić tą autopoprawkę. Już jedziemy dalej. Jeszcze wynik głosowania. Aha. Boże. Przeciw jestem, czy wstrzymał się? Wynik głosowania jest taki, 13 osób za, 1 wstrzymał się. Uchwała nosi numer 2/9/18. Przechodzimy do następnego punktu obrad. Interpelacje i zapytania. Czy ktoś z Państwa radnych chce przedstawić interpelację bądź zapytania? Dziękuję, nie widzę. Przechodzimy do następnego punktu, wnioski. Też nie widzę, dziękuję. Sprawy różne. A były wnioski? Sprawy różne. Teraz, czy Państwo macie? Też nie ma. Proszę. Dzień dobry Państwu. Chciałem dwa słowa w sprawie uchwały o moim wynagrodzeniu przekazać Państwu i mieszkańcom Kamiennej Góry. Ponieważ Pan Przewodniczący nie powiedział, czego dotyczyła autopoprawka, to chciałem przekazać przede wszystkim mieszkańcom, że chodziło o wysokość dodatku specjalnego. W pierwszej wersji miało to być 40%, ale komisje rady uznały, że będzie to jednak 30% i stąd ta poprawka. Ja oczywiście przyjmuję wynik tego głosowania z pokorą. Dziękuję za ustalenie tego wynagrodzenia. Natomiast chciałem, żebyście tylko Państwo wiedzieli o tym, że ustalając takie wynagrodzenie burmistrzowi, stawiacie go w niezręcznej sytuacji, czyli mnie. Mówię teraz do Państwa radnych. Wynika to z faktu, że niektórzy kierownicy wydziałów będą zarabiać więcej od burmistrza. To jest sytuacja, według mnie, niedopuszczalna. Nie wiem, czy ktoś zwrócił Państwu uwagę na to, ale wydaje mi się, że mamy tutaj do czynienia z nieporozumieniem. Także, co mówię do mieszkańców w tej chwili Kamiennej Góry, ustalenie burmistrzowi pensji niższej niż włodarzom ościennych gmin, no stawia też nas jako miasto w trochę też niezręcznej sytuacji. Ja rozumiem, że to się jeszcze może zmienić i liczę na to, że się zmieni, ale proszę Państwa, coś jest nie tak, gdy chodzi o ustalenie wysokości tego wynagrodzenia. Jeśli to ma być motywacja do pracy dla mnie, to oczywiście deklaruję, że będę bardzo zmotywowany. Bardzo zmotywowany, żeby pracować wydajnie, z pożytkiem dla naszej gminy. I na tym zasadzie mógłbym, proszę Państwa, wyczerpać ten temat. Tylko znacie mnie i wiecie, że ja tak sprawy nie mogę zostawić bez komentarza. Wobec tego chciałbym Państwu powiedzieć, że tą decyzją radni obniżyli mi proponowane wcześniej wynagrodzenie o 700 zł. O 700 zł. To nie są duże pieniądze, proszę Państwa. Ale
bywało tutaj w tym urzędzie, że jeden kierownik wydziału potrafił w ciągu jednej kadencji wyjeździć na delegacjach służbowych 55 tysięcy złotych. W tym są, proszę Państwa, delegacje zagraniczne w kwocie 22 tysiące złotych. Więc ja bym się teraz chciał zapytać Państwa radnych, gdzie szukamy oszczędności? Na pensji burmistrza? Jeśli tak, to jeszcze tylko na koniec przypomnę, że dużo większe wynagrodzenie miał mój poprzednik i miał jeszcze, proszę Państwa, dietę z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej Strefy Ekonomicznej. Ale prosiłbym usilnie, jeszcze raz mówię, że przyjmuję wynik tego głosowania z pokorą, ale prosiłbym usilnie nie szukać oszczędności tutaj, gdzie ich nie powinno się szukać. Wydaje mi się, że można znaleźć dużo większe oszczędności w wielu innych miejscach. Dziękuję Państwu serdecznie. Czy ktoś chciałby zabrać jeszcze głos w sprawach różnych? Dziękuję. Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zamykam drugą sesję Rady Miasta w dniu 6 grudnia 2018 roku. Chciałbym złożyć życzenia mieszkańcom miasta Kamienna Góra, Państwu Radnym, Panu Burmistrzowi wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję.